Kiedy przyszedł wielki tydzień, to cud już było i w doma, i w stajni, że wszyscy się ryktowali na Wielką Niedzielę. Gaździny myły okna, łomiatały pajęcyny, wycierały święte łobrozki, prały i grochmaliły serwetki na sydełku robione. A potem je paradnie układały na stole w świetnicy. We Wielki Czwartek na wieczór wszyscy szli do kościoła. Nikt nie dostawał doma, choć roboty było kupę. Bydlęta trzeba było łoporządzić, no ale to się potem zrobiło, a do kościoła się szło. Zaś we Wielki Piątek gazda stawał czas rano i z gaździną szli się umyć do rzeki w zimnej wodzie. Na pamiątkę ze Pana Jezusa, kiedy prowadzili z ogrodu oliwnego, zwrócili do potoku Cedron. Po drodze nie radzili ze sobą, a po prawdzie to i łocym. Kie kozdy czuł, ze dzisiok je najprzykrzejszy dzień w całym roku. Kie się umyli, to się modlili tak. Ta wodzicka czysto, co obmyła Pana Chrysta, niech obmyje moje grzyszne stworzenie i do mi wieczne zbawienie. Jak w której chałupie były małe dzieci, to nie brali ich do rzeki. Ba w dzbonecku, czy ta w wiaderku, tyś przynosili przenik wodę. Co by się obmyły? Potem razem klękali i mówili: pięć zdrowasiek, pięć razy Ojcze nas i pięć razy chwała Ojcu. Do pięciu ron Pana Jezusa. Cały dzień się pościło. Gaździna na południe ważyła. Na szpachrecie łoscuła kmin, lebo na patelni, co by się kielo telo przypolił. Nie rozszczyrął po całej izbie. Na ostatek go do gorka pozgarniała, zalała wodą i ważyła. W drugim gorku ważyła rzepę. Kie syczko było przysykowane, to wołała syczkich na kminówkę. Pochniało jazę na polu, a kozdy mu się zdawało, że jest to najlepsze jedzenie, jakie kie jod. Dzieciska ty schlipały kminówkę, bo nikt downi nie pożirał, ze dzieci, ze jeszcze małe, to pościć nie mógł. Wszyscy jednakowo od malutkiego byli uceni. Kie piątek, kie szkaradno środa, kie wielki piątek, a kie suche dni. Potem już kozdy się uwijął, co by się jeszcze trochę łoporządzić, bo trzeba się było szykować na drogę krzyżową. I na syczkie łobrządki Wielkiego Piątku. Starzy, młodzi i dzieciska. We Wielki Piątek już od południa nie chytali się wielkich robót. Łot trzeci, syścy w kupie klękali i razem się modlili. Potem się szło do kościoła, a w nocy adorować Pana Jezusa. W rządku się czekało, co by ucałować nogi Pana Jezusa i pytać o odpustynie grzechów. Czy to, w czym my wyrośli, czy to, czego nos ucyli nasi ojcowie i dziadkowie, że trzeba miłować i szanować ojczyznę, kościół, drugiego człowieka, dawne zwyki i ojcowiznę.
Czy my jeszcze tego uczymy nasze dzieci? Czy radzimy im, że nie trzeba się hańbić ani gwary, ani wiary?